Dlaczego chodzę do kościoła? E, myślę, że chyba powodów jest wiele. Pierwszy i najważniejszy to chyba e, trzeba by było troszeczkę zmienić pytanie. To znaczy dla kogo chodzę do kościoła? Po pierwsze dlatego, żeby spotkać się e, z Panem Bogiem. E, I to jest dla mnie najważniejszy powód, e, dla którego ja tam jestem. E, nie ukrywam, że zawsze, kiedy biorę udział w Eucharystii, to mam taką głęboką nadzieję, że Pan Bóg odsłoni jakiś fragment swojej tajemnicy i pozwoli poznać się bardziej, ale chodzę też do Kościoła dlatego, że, do kościoła dlatego, że jest mi to potrzebne. Potrzebuję umocnienia we wspólnocie, potrzebuję też zobaczyć wiarę innych osób, e, potrzebuję kontaktu z kapłanami, e, potrzebuję. E, Takiego przekonania, że w tej swojej wierze nie jestem sama, że nie idę sama do Pana, tylko idziemy we wspólnocie, jest nas wielu. I generalnie po to chodzę. Z takich yy, przyczyn, powiedziałabym, płynących samego, od samego Pana Boga, z tej tęsknoty, którą zostawił w moim sercu za nim samym, ale też dlatego, że potrzebuję poczucia wspólnoty. Dlatego chodzę do Kościoła.